przyzwyczajeni jesteśmy do robienia fotografii, selfie. Wspomnienia z wakacji, z wydarzeń mniej lub bardziej oficjalnych. Setki, tysiące, miliony zdjęć, czasem lepszych, czasem gorszych, różnie. Ale czy fotografia może być obiektem muzealnym? O to zapytam mojego i Państwa gościa, Dominik Kuryłek. Dzień dobry. Doktor historii sztuki, kierownik działu fotografii MUFO, kustosz, organizujący fantastyczne wystawy i w MUFO, i wcześniej też. Więc na co dzień również tak troszeczkę z zaplecza obcujesz z dziełem sztuki, w tym wypadku fotografią. No właśnie, jak z tą fotografią jest? Czy ona może być obiektem muzealnym? Tak, naturalnie. Właściwie jakbyśmy się zastanowili, to wszystko może być obiektem muzealnym, ale rzeczywiście fotografia jest specyficznym obiektem. Tu powiedziałaś wcześniej, że wieloletni kustosz. Ja rzeczywiście pracowałem przez wiele lat, 11 lat w Muzeum Narodowym w Krakowie i tam byłem odpowiedzialny za sztukę współczesną, tak szeroko rzecz ujmując. I po tych wielu latach zacząłem pracować w Muzeum Fotografii, gdzie fotografia oczywiście jest obiektem muzealnym, ale fotografia jest specyficznym obiektem, który sztuką bywa, ale nie jest. Sami mamy w naszych domach fotografie amatorskie, może jakieś dokumentalne, gdzieś tam nam się trafiają, czy też w jakichś czasopismach je widzimy, ale nie traktujemy ich tak jak na przykład obrazu Jacka Marczewskiego, prawda? Ale od lat 60., 70., właściwie od samego początku istnienia fotografii, fotografowie i fotografki mieli ambicje, żeby być na równi z artystami. Ale właściwie od lat 60., 70. pojawia się ta tendencja w samych instytucjach sztuki, że zakłada się departamenty fotografii, działy fotografii. Może ukryte pod inną nazwą, dział ikonografii na przykład Muzeum Narodowym w Warszawie. Tak, w tym jest ukryta fotografia. No i powstają też muzea fotografii. No i można powiedzieć, że Muzeum Fotografii w Krakowie, które powstało przy Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym w latach 70. z początku jako nazwa na tą, powiedzmy, grupę osób, które opiekują się fotografią. Ona już wtedy zaczęło właśnie Muzeum Fotografii się pojawiać. W latach 80. powstaje jako instytucja no, z krwi i kości, powiedzmy, która z czasem ma budynek, infrastrukturę, strukturę. No właśnie, tak dalej. Bo działów fotografii jest sporo w różnych muzeach, czasem większe, czasem mniejsze, ale czy Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedynym muzeum, które zajmuje się tylko i wyłącznie fotografią od początku do końca? Tak, to jest właśnie, my się tym chwalimy, że jesteśmy jedynym muzeum publicznym, które również jest wpisane do rejestru muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc to, że nasze muzeum powstało w latach 80., a w pewnym sensie nastąpiła taka rewitalizacja muzeum i otwarcie nowego budynku właśnie teraz 13 maja 2022 roku, no to jest ten moment, kiedy rzeczywiście muzeum pokazuje swoją, jakby to powiedzieć, możliwości, swoje naprawdę możliwości, takie muzealne. Mamy magazyny, mamy no właśnie, bo zanim zaczniemy o tym nowym budynku rozmawiać, to na fotografię patrzycie z różnej perspektywy. Nie tylko obiekt jako obiekt, że fotografia już wykonana, ale myślę tutaj o tym oddziale na Józefitów. Ale również cały proces fotografowania można zobaczyć tak zupełnie od kuchni. To jest fantastycznie pomyślana przestrzeń muzealna, która jest miejscem pracy, a równocześnie można podglądać Was w pracy. Tak. W momencie, kiedy wiedzieliśmy, że będziemy mieli nowy budynek, w którym będziemy mogli organizować wystawy, zmieniła się, że tak powiem, funkcja tego budynku starego na ulicy Józefitów, stara willa, która pełniła wszystkie możliwe funkcje. Konserwacja, magazyny, wystawy i tak dalej. Więc na Józefitów teraz znajdują się magazyny, pracownie konserwatorskie, inwentarze, pracownie kustoszy oczywiście i tak dalej. I ten budynek też jest tak pomyślany, żeby widzowie mieli możliwość zobaczenia tego, co my robimy w środku.
Czasem niektóre drzwi niektórych pracowni są przeszklone, więc można zajrzeć. Szczególnie atrakcyjna jest pracownia konserwacji. I rzeczywiście my udostępniamy widzom, dajemy widzom tą możliwość, żeby nas odwiedzili w pracy. Organizowane są wycieczki z przewodnikiem, gdzie przewodnicy mówią, czym my się zajmujemy, i czasem też się zdarza, że opowiadamy wycieczkom, co my robimy. A wycieczki są zorganizowane w ten sposób, żeby zobaczyć podróż obiektu. Czyli od momentu, kiedy następuje akcesja, jak jest opisywany, jak jest konserwowany i ostatecznie jak jest delikatnie układany w półeczce na magazynie, w magazynie. Pracownia konserwacji oczywiście robi wrażenie, ale to są przestrzenie cokolwiek mi bliskie, więc na mnie osobiście największe wrażenie zrobiła ta przestrzeń studio fotograficzne. Wtedy, kiedy odwiedziłam was, akurat były fotografowane zabawki. Tak. Jakie możliwości ma to studio? Więc mamy wszystkie możliwości, jeśli chodzi o dokumentowanie obiektów muzealnych. Zabawki to były zabawki z kolekcji Senków, rodziny krakowskiej, która od wielu, wielu lat zajmuje się właśnie kolekcjonowaniem zabawek. My oczywiście mamy zlecenia zewnętrzne, ale na co dzień pracownia digitalizacji MUFO zajmuje się dokumentacją tego, co my mamy, czyli dokumentacją fotografii, sprzętu fotograficznego. No i to jest w pełni profesjonalne studio. I tutaj też zaznaczę ciekawą rzecz, że w muzeach zajmujących się właśnie sztuką, malarstwem, no pracownie plastyczne oczywiście są, ale one bardziej zajmują się designem wystaw i tak dalej. A my mamy fotografów, którzy robią obiekty, które z czasem mogą stać się obiektami muzealnymi. Wykażą się sobie obiekty. Tak. No i też jest ciekawa rzecz, tutaj się tak podzielę na marginesie. Kiedy zacząłem pracować w Muzeum Fotografii w Krakowie, wiele osób mnie pyta, czy ja umiem fotografować. Jak pracowałem w Muzeum Narodowym, nie pytano mnie, czy umiem malować, czy umiem coś wyrzeźbić i tak dalej. A tutaj tak jest i to też jest taka właśnie specyfika muzeum. To jest taka dygresja, ale to, że my też mamy tą pracownię fotograficzną, która robi te obiekty, robi te fotografie, robi te negatywy, które są też w naszych zbiorach. To jest bardzo, bardzo interesujące. Może stąd to pytanie, bo jeżeli jest świadomość, że oprócz działalności wystawienniczej, naukowej i konserwatorskiej, również macie pracownie takie, które pozwalają na wytworzenie fotografii, no to przestaje się dziwić, że takie pytania dopadają również ciebie. Tak. No, pracownia fotografii oczywiście zajmuje się i dokumentacją, ale też dokumentacją wydarzeń. Coraz więcej tych wydarzeń w MUFO ma miejsce. No też jesteśmy dokumentowani my jako pracownicy. To też można powiedzieć z perspektywy czasu, za 100 lat to będzie niezwykle interesujące, więc mamy tego świadomość. Jeszcze dwa słowa o tym oddziale Józefitów. Tam na parterze są dwie sale poświęcone warsztatowi fotografa. Tak, to są, znaczy jest taka tendencja w muzeach współcześnie, że udostępnia się magazyny widzom, żeby widzieli, jak właśnie wygląda to przechowywanie zbiorów. I my też planując, przygotowując koncepcję tego budynku, tego oprowadzania, zdecydowaliśmy, żebyśmy otworzyli magazyny studyjne dla naszych widzów. I w tych magazynach, co też jest ciekawe, my prezentujemy sprzęt fotograficzny i filmowy. Fotograficzny wiadomo, chociaż nie wszystkie muzea fotografii gromadzą sprzęt, bo zajmują dużo miejsca. My to robimy, ale zatrzymałbym się przez chwilę na tym filmie, bo mamy i projektory, i kamery w swoich zbiorach i też to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o historię tego budynku, ponieważ ta willa, która oczywiście wcześniej nie była budynkiem muzealnym, została w czasie II wojny światowej przez Niemców zaadaptowana na kino. I kiedy Niemcy opuścili Kraków, tak powiem dyplomatycznie, szczęśliwie, zostawili sprzęt filmowy. No nie było to ich priorytetem w ucieczce. I ten sprzęt został zagospodarowany przez filmowców na początku lat 40. Mieściła się w tym budynku szkoła filmowa, która po kilku latach działalności przeniosła się do Łodzi i tam na bazie tego, co zostało wypracowane w Krakowie, powstała filmówka. Więc w naszym budynku mieściła się prafilmówka łódzka tak zwana, tak się ją określa. No i tu jest to świetne połączenie historyczne z filmem, z którym fotografia w ogóle się łączy. Więc nas też film, ruchomy obraz interesuje.
No ale to miejsce dedykowane dla stworzenia akurat takiego muzeum, które zaklinaniem obrazu i rzeczywistości się zajmuje. Tak, właśnie obraz nas też ciekawi tutaj, mówiąc trochę więcej o tym, jak my podchodzimy do fotografii, prawda, to też warto zwrócić uwagę na to, że my jako Muzeum Fotografii nie tylko zajmujemy się historią fotografii, tylko zajmujemy się fotografią jako ważnym elementem kultury wizualnej, tą technologią, która umożliwia w nowoczesny sposób tworzyć obrazy. To jest to fajne rozróżnienie w angielskim między photography and picture. Właśnie fotografia robi ten picture, robi te obrazy, reprodukuje je i każdy może robić te obrazy przy pomocy fotografii. Więc tym się też obraz jest dla nas właśnie tym istotą fotografii. Na Józefitów można was podglądać. To jak pracujecie, jak odnawiacie, jak tworzycie fotografie. Można zobaczyć ten archeosprzęt, ten troszeczkę nowszy. Jest jeszcze oddział Strzelnica. Tak, MUFO Strzelnica. Kiedy zaczęliśmy przebudowę Józefitów i budowę nowego oddziału na Rakowickiej, byliśmy Muzeum Bez Przestrzeni Wystawienniczej, więc żeby pełnić swoją misję, miasto, nasz organizator przekazało nam do dyspozycji budynek zabytkowej strzelnicy austriackiej po drodze na lotnisko w dzielnicy Krakowa Wola Justowska. I tam została zorganizowana stała wystawa Portret o portretowaniu się, bazująca na naszych zbiorach. I ta przestrzeń z czasem staje się, bo ona nieustannie jest w procesie, przestrzenią eksperymentów, bardziej takich swobodnych spotkań dotyczących fotografii, też takich spotkań, które można tworzyć w jakiś taki bardziej szybszy sposób. I też jesteśmy skoncentrowani na społeczności lokalnej. Tym oddziałem zawiadują Monika Kozień i Marta Miskowiec, czyli są dwie gospodynie. To też jest bardzo ważne, żeby były dwie osoby dedykowane do tej przestrzeni, które są tam, rozwijają działalność muzeum, tworzą tam taki klub spotkań też dla mieszkańców, a jednocześnie, tak jak powiedziałem, eksperymentów. Dzisiaj tak się składa, o godzinie 18:00, może ktoś jeszcze zdąży, może jest w pobliżu, może ogląda online, jest spotkanie z naszym pierwszym rezydentem, fotografem Mikołajem Długoszem, który co ciekawe pracował na naszych zbiorach i swoich też zbiorach, dotyczących zbiorach fotografii amatorskiej i rodzinnej. Więc w sposób artystyczny przetwarzał właśnie tą twórczość, że tak powiem. Czyli takie bardziej miejsce spotkań, eventy, wykłady, warsztaty. Tak. Tam czasowe wystawy też się odbywają? Czy stałe? Czasowe też się odbywają, ale one właśnie w momencie, kiedy muzeum nie działało w pełni, odbywały się wystawy Plewińskiego, Hartwiga, no bardzo ważnych fotografów, jeśli chodzi o polską historię, tutaj krakowski kontekst również. Też były prezentowane wystawy między innymi ze zbiorów Jacka Denela albo Wojtka Nowickiego. No niezwykle interesujące rzeczy były tam prezentowane, ale my cały czas czekaliśmy, żeby mieć budynek z pełnego zdarzenia. Budynek, który spełnia wszystkie normy muzealne, konserwatorskie. No i takim budynkiem jest. Jest na Rakowickiej. Muszę powiedzieć, że gdy pierwszy raz weszłam w przestrzeń tego muzeum, efekt wow był. Zdecydowanie był. Wtedy jeszcze nie było stałej wystawy. Wtedy była tylko czasowa, proszę przypomnij mi. Tu zaszła zmiana. O tak. Prezentacja tak. Naszej kolekcji tak, tak, sztuki tak, tak. Współczesnej. Dokładnie tak. Wtedy jeszcze tylko ta wystawa była otwarta. Absolutny efekt wow. To jest niesamowicie przemyślana bryła architektoniczna, która spełnia wymogi współczesne, które są dedykowane do przestrzeni muzealnej, a równocześnie fantastycznie skomponowana jednak w historyczną całość. Kilka tygodni
temu, już to już tygodnie, otwarcie stałej wystawy? 13 maja, w piątek 13. Szczęśliwie. Szczęśliwie, tak. Szczęśliwie 13 maja w piątek została otwarta natomiast stała wystawa, której zresztą jesteś kuratorem, twórcą. Tak, ale tutaj zaznaczę, że jestem kuratorem głównym, powiedzmy, całego zespołu. Ja nic bym nie zrobił, gdyby nie wieloletni pracownicy MUFO, kustosze. To była wspólna praca koncepcyjna przede wszystkim właśnie pracowników działu fotografii. Wystawa ma 5 części. Każdy kustosze byli odpowiedzialni za poszczególne części. Kustosze, którzy na co dzień się zajmują kolekcją sztuki, kolekcją reportażu, kolekcją amatorską, kolekcją technologii. Więc to myślenie też odzwierciedla nasza wystawa. No i to chciałem zaznaczyć, że to jest jakby praca zbiorowa. Też konserwatorzy ze względu na niezwykłą delikatność fotografii, wrażliwość na światło też brali w tym udział. Edukatorzy, którzy również konsultowali się z Fundacją Bez Barier, żeby nasza wystawa była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Edukacja i promocja też nawet na poziomie projektu zastanawialiśmy się, jak osiągać efekt wow. Udało się. Tak. Obejrzałam tę wystawę z olbrzymim zainteresowaniem i zupełnie przypadkiem trafiłam na oprowadzanie kuratorskie. Wtedy prowadziłeś jakąś tą grupę przez opowieścią, przez poszczególne sale, jedną, drugą, trzecią. No właśnie, skuś nas, żeby wszyscy mieli ochotę przyjść tłumnie do MUFO. Dobrze, więc powiem tak, że nasza wystawa nie jest historyczna, chociaż na niej można zobaczyć wybitne przykłady z historii polskiej fotografii. Nasza wystawa traktuje fotografię właśnie jako bardzo ważny element współczesnej kultury. I kiedy pracowaliśmy nad koncepcją wystawy, co się odbywało przez kilkanaście takich warsztatów po prostu, zadawaliśmy sobie pytanie, po co jest ta wystawa? Po co ona ma być? Dla kogo? Co ona ma dać widzom? No i stwierdziliśmy, że wydaje nam się, stawiamy taką tezę, że niewiele osób świadomie patrzy na fotografię w przestrzeni publicznej albo w ogóle na fotografię jako obiekt kultury. I chcielibyśmy, żeby mieli narzędzia nasi widzowie, żeby patrzeć na fotografię z różnych perspektyw. I jakie perspektywy nas interesują? Chcielibyśmy, żeby sobie po prostu zadawać proste pytania, kiedy się patrzy na fotografię. Jak jest zrobiona fotografia? Kto ją wykonał? Co jest sfotografowane? Dlaczego coś zostało sfotografowane? I jakie jeszcze możliwości ma ta fotografia? I te wszystkie narzędzia, powiedzmy, metodologiczne, użyję strasznego słowa, doprowadziły nas do tytułu wystawy, który też ma wyrażać zachęcanie do rozmowy, zachęcanie do refleksji. I tytuł brzmi, co robi zdjęcie. Użyliśmy świadomie terminu zdjęcie, bo jest to specyficzne polskie określenie. Zdejmować wizerunek. Kiedy się zdejmowało wizerunek przy pomocy technologii fotograficznej, później to zdjęcie właśnie stało się synonimem fotografii. No i cóż, i nasza wystawa prezentuje około 350 osób fotografujących, 1000 obiektów fotograficznych, z czego 300 są reprodukcjami w formie projekcji. Prezentujemy ponad 300 aparatów fotograficznych różnych typów od początku historii fotografii do dnia dzisiejszego. Czyli jest bardzo duży ten materiał, ale już mogę powiedzieć dzisiaj... Nie jest przytłaczający. Właśnie dzięki firmie projektowej Jaspers Architekci udało się to wszystko zaprezentować w taki sposób, że to nie przytłacza, że wystawa jest do odkrywania. Nie zarzucamy od razu ogromną ilością tekstu. Też pracując nad wystawą zastanawialiśmy się nad tym, jacy widzowie do nas przychodzą. No przychodzą różni. Widzowie zainteresowani tak trochę bardziej, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć i tacy, co szukają dziury w całym. Więc też podawanie tych informacji w formie projektowej też zostało tak zaprojektowane, żeby na początku rzut oka dostaje się podstawowe informacje. Jak chce się więcej, tylko zależy od widza,
i czy więcej znajdzie. A już ten, który szuka dziury w całym, to mieliśmy też to szczęście jakoś czasowe, że mogliśmy się skupiać ostatecznie też na najdrobniejszych szczegółach, na przykład czy dajemy numery inwentarzowe, czy dajemy technologię w podpisach. No bardzo dużo różnych takich szczegółów i cieszę się, bo jakoś nam się to udało zejść do tego poziomu najdrobniejszych szczegółów. Dopieszczona jest ta wystawa, a już na pierwszym piętrze, gdy się wchodzi tą przestrzeń aparatów fotograficznych, ja się czułam jak, nie wiem, jakiś Matrix. To też taki kuchnia kuratorska. Jak Państwo pójdziecie na wystawę, oczywiście to zobaczycie, że jest różnica między dolną częścią, gdzie są cztery części, takie bardzo właśnie techniczne, też biograficzne, problematyzujące historię fotografii. No a całe piętro jest przeznaczone na część pod tytułem przyszłość, które z naszej definicji ma wzbudzać do refleksji nad tym, co jeszcze może robić fotografia. I pamiętam, jak pracowaliśmy z projektantami nad tym, żeby ta przestrzeń się różniła, żeby była taka futurystyczna. Co to znaczy futurystyczna? No to ja się śmiałem wtedy, że to musi być jak z filmów science fiction z lat 70. francuskich albo jak z Kubricka. Doskonale, dokładnie tak to wygląda. Bo chodziło nam też o zaprezentowanie dawnych przyszłości, jak sobie kiedyś ludzie wyobrażali przyszłość. I każdy aparat z tych 300, które właściwie otwierają tą przestrzeń, on to egzemplifikuje. Jakby każdy aparat był kiedyś iPhone'em. My patrzymy na iPhone'a i mamy refleksję, jejku, jak dużo ten aparat może zrobić, jak on jest poręczny, jak się różni od tych wcześniejszych. Tak samo spoglądało się na aparat atelierowy. To było coś niesamowitego. To było na początku rewolucji przemysłowej, czy właściwie to było na czele rewolucji przemysłowej. Nagle można tworzyć obrazy, nie będąc malarzem, nie będąc grafikiem. Ta technologia coraz bardziej się upraszczała i no, to jest nasza teza, że ten aparat i właśnie mamy też fajne zestawienie aparatu atelierowego z iPhone'em. One są obok siebie właściwie. Jak teraz to mówiłeś, to uświadomiłam sobie, że udało wam się dokonać niemożliwe, czyli pokazaliście historyczną przyszłość. Tak, bo można nawet się zastanawiać nad tym, jak ludzie sobie wyobrażali przyszłość kiedyś. No, oglądamy filmy z lat 50., Odyseja kosmiczna 2001 na przykład. No to też jest właśnie to. Oglądamy z perspektywy 2022 roku, no i wiem, no nie. Chociaż niektóre rzeczy tam, na przykład komunikatory, ekrany telewizyjne, że widzimy czyjś obraz to jest. Więc zwróciliśmy też na to uwagę i też z takim, no może z takim może nie poczuciem humoru tak do końca dużym, bo tam się nie śmiejemy, ale z takim dystansem, tak, do naszego też postrzegania przyszłości, co jeszcze może robić fotografia, no to właśnie o tym też mówimy i wiemy, że się możemy mylić. Dlatego też narracja w tej górnej części jest prowadzona między innymi na trzech ekranach, gdzie są eseje na temat współczesnego wykorzystania fotografii, na przykład tworzenie fotografii przez sztuczną inteligencję, ale my wiemy, że te koncepcje przyszłości, one mogą się bardzo szybko starzeć. Dlatego my wiemy, że możemy te filmy zmieniać. Możemy, jak zobaczymy, że coś, że przyszłość, to wyobrażenie o przyszłości fotografii idzie w innym kierunku, to zmienimy film. Na pierwszym piętrze jest Matrix i to mamy ustalone. Tak. Natomiast, tak. Natomiast na pierwszym, na parterze opowieść jest taka bardziej historyczna, taka bardziej retro i fantastyczną robotę robi światło wpadające przez olbrzymie okna. No, architektura naprawdę świetnie z wami współpracowała, albo raczej odwrotnie. Zaprzęgnęliście do pracy architekturę, czyli miejsce zastane. Tak. To tylko podkreśla taki właśnie smaczek. Tak, jednym z najważniejszych warunków konkursu, który ogłosiliśmy na projekt, było współgranie z budynkiem. Budynek jest bardzo ciekawy, bo jest to w XIX wieku wykonany magazyn wojskowy, arsenał właściwie. No i pozostały okna z bardzo ładną strukturą, też przypominającą studio XIX-wiecznego fotografa. To też był ten moment, kiedy można było żelazo ze szkłem łączyć właśnie w takie duże tafle szklane, które fotografom umożliwiały fotografowanie w ogóle.
no bo fotografia rodzi się w świetle, więc to światło jest potrzebne. Więc te okna, żeliwne filary, bardzo ładne też sklepienie tych pomieszczeń, które teraz pełnią funkcję wystawową, więc my chcieliśmy, żeby projekt współgrał. No i projekt bazuje na żelaznych konstrukcjach, nie dzieli przestrzeni, można na przestrzał spojrzeć, no może nie wszędzie, ale są takie miejsca, gdzie można spojrzeć od początku do końca tej sali wystawowej. No i też ta przemysłowość, właściwie fotografia można powiedzieć, to zdeterminowała. Powiedziałem, że musieliśmy współpracować z konserwatorami, więc konserwatorzy zwracali uwagę na technologię fotograficzną bardzo wrażliwą, szczególnie jak pomyślimy sobie o dagerotypii, ambrotypii czy odbitkach albuminowych XIX-wiecznych. One znikają pod wpływem światła. Na dagerotyp bardzo źle działa tlen. Srebro się utlenia, na srebrze jest wykonana dagerotypia, więc może nam zczernieć obraz, zniknie. Więc my musieliśmy zachować wszystkie warunki konserwatorskie. W związku z tym te meble ekspozycyjne są pełne szufladek, szafeczek, no i innego typu rzeczy, które trzeba otwierać po prostu. Ale to napędza zainteresowanie widza przy okazji, bo chroni obiekt, to jasne, ale to, że można sobie otworzyć w szufladę, pozaglądać gdzie w jakieś zakamarki. Tak, nam też zależało też bardzo na tym, żeby zwrócić uwagę na to, że dla nas w naszej kolekcji każda fotografia jest super, że tak powiem kolokwialnie. Każda kryje za sobą jakąś ciekawą historię, a jak historia jest nieznana, to obraz może być ciekawy. Jak obraz nie jest ciekawy, to technologia. Więc chcieliśmy tworzyć też takie sytuacje, że zostajemy sam na sam z jednym obiektem. I jeżeli otwieramy szufladkę, tam są powiedzmy trzy, ale też musimy się zbliżyć, musimy spojrzeć na ten konkretny obiekt. Na tym nam bardzo, bardzo zależało. I też początek wystawy, on jest taką egzemplifikacją tego myślenia. W tej części prolog znajduje się tylko jeden obiekt. No i jest to negatyw kolodionowy z początku lat 80. XIX wieku. Zdjęcie przedstawiające rodzinę, wykonane przez Walerego Żywuskiego, naszego patrona. Więc wybraliśmy ten obiekt, patron, wiadomo, oddajemy hołd, ale jest to jeden z najważniejszych polskich fotografów, pionierów polskiej fotografii. No i kolodionowy negatyw, czyli on jest wyrazem tego momentu, kiedy fotografia staje się niezwykle popularna, kiedy można robić tych zdjęć dużo przy pomocy doskonałego negatywu. Tak doskonałego negatywu, który umożliwiał nam, w tej przestrzeni to prezentujemy, zrobienie reprodukcji 3 metry na 2 z tego negatywu wykonanego w XIX wieku. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałem, jeśli chodzi o naszą wystawę. To jest wyjątkowe, wydaje mi się, że my prezentujemy na wystawie stałej w Muzeum Fotografii przede wszystkim oryginały z naszej kolekcji. Mamy taką ideę, że reprodukcja pomaga zaistnieć oryginałowi, pomaga mu w jakimś sposób się pojawić, więc gdzie to było możliwe, pokazywaliśmy głównie oryginały. To niezwykle cenne, ale nasuwa pytanie. Bardzo wielopłaszczyznowo i z różnych perspektyw można obejrzeć zbiory na wystawie stałej i fotografie, i sprzęt, i cała opowieść wchodzi się w ten zaczarowany świat fotografii. No właśnie, ale jaka jest polityka gromadzenia zbiorów? No bo żeby coś pokazać, no to trzeba mieć. Tak. Polityka. Tak się składa, że ostatnio sobie przygotowaliśmy taki dokument, gdzie określiliśmy nasze priorytety. Nim do nich dojdę, to tylko powiem, że to jest bardzo ważny dokument, ponieważ no my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że tych fotografii w ciągu jednego dnia powstaje więcej niż przez cały XIX wiek. Dużo więcej. Jedna osoba jest tak, żeby wyprodukować bez problemu. Dokładnie, więc Muzeum Fotografii zajmuje się właśnie tym specyficznym obiektem, który powstaje w milionach codziennie. Więc jeżeli byśmy gromadzili wszystko, to jest w ogóle niemożliwe, żeby to opracowywać jeszcze w takim reżimie muzealnym. Jesteśmy instytucją publiczną, więc dlatego
najgorsze w tej całej pracy, a jednocześnie najciekawsze, no jest rezygnowanie. Mówiąc, co kolekcjonujemy, to mówimy jednocześnie, czego nie kolekcjonujemy. Ale ja lubię sobie też myśleć taką metaforą drogi, że my sobie wyznaczymy kierunek, idziemy tą drogą, szukamy tego, co nas interesuje, ale jak zobaczymy złoto na boku, to nie miniemy. Schodzimy na chwilę, opiekujemy się, tutaj już wracając do muzeum, i idziemy dalej. Więc tak, więc my też oddajemy hołd wieloletnim pracownikom, a też naszym poprzednikom, założycielom muzeum. Tak się składa, że w muzeum jest ogromna kolekcja fotografii amatorskiej, więc my kontynuujemy tą pracę. Ona jest największa. W ogóle też teraz w muzeach fotografii zastanawia się bardzo poważnie nad tym, jak zajmować się fotografią amatorską, dawną, ale i też współczesną, więc my też chcemy brać w tym udział. Interesuje nas oczywiście sztuka, bo jeżeli nas interesuje fotografia jako ważny element kultury, zmieniający naszą świadomość, to artyści są specjalistami w analizowaniu tego już od lat 20. czy tam od dwudziestolecia międzywojennego, więc my musimy to zbierać, jeżeli chcemy wiedzieć, o czym mówimy, jeśli chodzi o takie krytyczne podejście do fotografii, obrazu, który ona produkuje. Gromadzimy oczywiście reportaż, dokument. Fotografia była reporterska i dokumentalna od początku, od swoich narodzin, a jednocześnie od początku ona informowała o świecie. I reporterzy, dokumentaliści do dzisiaj to robią. I tutaj też taki wątek edukacyjny. Nas bardzo interesuje, żeby nasze zbiory, nasze fotografie, nie tylko fotografie, ale żeby nasze zbiory, nasze kolekcje inspirowały interesujące dyskusje, dyskusje współczesne, o współczesnych problemach na świecie, globalnie. Więc fotografia reporterska i dokumentalna jest do tego doskonała. Mamy również, co ciekawe, bardzo duży zbiór fotografii legionowej. To też się łączy z fotografią reporterską, bo początki właśnie reportażu, dokumentu i na świecie, i w Polsce łączą się właśnie z fotografią batalistyczną, tak bym powiedział, albo wojskową. Więc my mamy bardzo fajny zbiór, nawet na wystawie jest wypożyczany do Muzeum Narodowego w Warszawie ostatnio. Więc to chcemy rozwijać. Zwracamy uwagę i chcemy rozwijać tą kolekcję. No i mamy jeszcze kolekcję sprzętu fotograficznego, więc udało nam się zebrać przez wiele, wiele lat do naszej kolekcji sprzęt polski na przykład. Czy wiemy, jakie były polskie sprzęty fotograficzne, aparaty tworzone po II wojnie światowej czy przed I wojną światową? My staramy się uzupełniać tą kolekcję. Zbieraliśmy może to nieoczywiste sprzęt radziecki, rosyjski, i mamy naprawdę porządny zbiór, nieomalże zamknięty. No i chcemy rozwijać też tą z Europy Wschodniej narrację, jeśli chodzi o technologię fotograficzną. No ale oczywiście interesują nas też te kamienie milowe w historii technologii fotograficznej, te międzynarodowe. XIX-wieczne aparaty, Kodak, aparaty Kodaka, Brownie, ta Leica, aparat, który zrewolucjonizował również robienie zdjęć. Więc no, tak to się przedstawia i co ciekawe, w dokumencie, o którym wspomniałem, kiedy się przygotowuje politykę gromadzenia zbiorów, trzeba brać pod uwagę różne rzeczy i też zdarza się, że my musimy decydować, czego nie chcemy przyjmować, albo czego chcemy się pozbyć. Straszne słowo, jeśli chodzi o muzealników, ale fakt, takie rzeczy się dzieją. Generalnie pozyskujecie, prawda? Tak. W jaki sposób pozyskujecie? O wyśmiecaniu, nie bójmy się tego słowa, to jest takie... Najpierw pozyskajmy, pozyskujemy w ten sposób, że zgłaszają się do nas różne osoby, które chcą nam oferować różne obiekty. I to jest też bardzo ciekawe, bo naprawdę osoby prywatne mają swoje aparaty i tak dalej i przychodzą, żeby się poradzić, czy coś jest ważne, warte czegoś, albo nie chcą tego wyrzucać na śmieci, czy może lepiej do muzeum. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo ważnym źródłem naszej
rozwoju naszej kolekcji jest spuścizna po Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym, które założyło Muzeum Fotografii. I ta spuścizna nie jest do końca opracowana, nie jest oficjalnie jeszcze przyjęta do muzeum. I to są setki tysięcy, nawet zaryzykowałbym miliony obiektów, które my opracowujemy. I to wygląda tak, że jest ogromny magazyn, w którym są skrzynie, pudła, worki, siatki różnego rodzaju, w których są pewne rzeczy i my nie wiemy, podnosząc je, czy tam są obiekty, czy nie. No i czasem obiekty są właśnie takie fotograficzne i uruchamia się cała procedura przyjmowania. Wśród takich obiektów, które pochodzą właśnie z tej spuścizny Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego, znalazły się negatywy kolodionowe Walerego Żywuskiego i Sebalda, XIX-wieczne fotografie, powiedzmy, nazwijmy je roboczo orientalne, wykonane chyba w technologii albuminowej, jeżeli dobrze pamiętam. No po prostu skarby. A jaki jest najstarszy obiekt taki chronologicznie? No, najstarszy to jest, jeżeli byśmy mówili stricte o fotografii, bo mam jeszcze grafiki różne też, historia kolekcjonowania, ale fotograficzny dagerotyp oczywiście z lat, żeby nie skłamać, 60. XIX wieku. Przypominam, że dagerotypia powstała w 1839 roku, wynalazek został upubliczniony, więc no, to jest niezwykły obiekt. A co ciekawe, obiekt numer jeden na inwentarzu to jest pocztówka. I jeszcze do tego wszystkiego niefotograficzna. No ale... To jest najstarszy obiekt, a najcenniejsza fotografia? Są rzeczy, które my mamy naprawdę problem z określeniem ceny. Mówimy sobie bezcenne, ale jak musimy wpisać jakąś cyfrę, to wpisujemy, czy kwotę. No, czy można wycenić właśnie dagerotypie Beyera z lat 60. XIX wieku, albo negatyw, właściwie to samo, bo dagerotyp jest negatywem i pozytywem, powstał w jednym egzemplarzu, więc to jest ślad tego konkretnego światła w tym 860 którymś roku, który się odbił od tych osób i został utrwalony na tej powierzchni. No i wszystkie negatywy, które my mamy, niepowtarzalne rejestracje obrazu Walerego Żywuskiego chociażby, albo też mamy bardzo ciekawy obiekt, fotograf Brandel z Warszawy w latach 60. XIX wieku wysłał do swojego kolegi po fachu Walerego Żywuskiego teczkę z widokami Warszawy, które sam sfotografował, w technice albuminowej zreprodukował, zrobił odbitki, no i wysłał z dedykacją tą całą teczkę do Walerego Żywuskiego. No niesamowity obiekt, odręcznie pisana dedykacja. No to są super cenne rzeczy. Obiekt muzealny, i celowo używam takiego sformułowania, w MUFO, który dla ciebie jest najbardziej emocjonujący, najbardziej cenny, nie ceną, ale takimi tak mentalnie emocją, tak z którym jestem najbardziej związany. Dobre pytanie. Teraz muszę wrócić do tego momentu, jak ja pojawiłem się w muzeum. A jak pracowaliśmy nad wystawą główną, ogromną inspiracją, ja równolegle przeglądałem katalog muzealny, no bo chciałem poznać te obiekty. Zacząłem pracować i od razu wskoczyłem w pracę nad wystawą główną. Natknąłem się na pracę konceptualną Andrzeja Różyckiego pod tytułem, Jezu, nie pomnę chyba teraz, analityczne rozpoznanie fotografii, jeżeli dobrze pamiętam. Było to zdjęcie przedstawiające dwójka dzieci, trzymają się za ręce. I to zdjęcie zostało sfotografowane, ono było tak charakterystycznie zagięte, zdjęcia się czasem tak charakterystycznie zaginają. Więc to umożliwiło Różyckiemu postawienie tego zdjęcia w pionie, położenie go bokiem, sfotografowanie z wielu różnych stron. Więc właśnie niezwykle inspirujące było to spojrzenie na tą fotografię z wielu różnych stron. To jest ostatecznie projekt wyglądał tak, że on sfotografował to 6 razy i ułożył te fotografie w dwóch rzędach, po 3.
No i to pokazało, że fotografia jest czymś materialnym, ale jednocześnie ten obraz, który na tej fotografii fotografowany był, on był niezwykle uruchamiający ten sentyment, że ja też kiedyś byłem sfotografowany jako dziecko, patrzę na swoje zdjęcie z jakąś tam nostalgią, więc ta wrażliwość, a jednocześnie ten konceptualny, taki mocny, taki dryk tego artysty, który mówi, no ale tak naprawdę to jest tak przedmiot tylko ta fotografia, ale nie tylko. Więc niezwykle inspirujące. I w ogóle jeszcze miałem okazję wystąpić na sesji, której tematem była między innymi twórczość Różyckiego. I zauważyłem, że on był niezwykle hojnym donatorem, jeśli chodzi o nasze muzeum. Podarował nam masę swoich prac, które dotyczą mniej więcej tego, o czym mówiłem w przypadku tej fotografii. Fotografia jest częścią naszego życia, jest przedmiotem, ale też budzi nostalgię, emocje i tak dalej. Więc no, niezwykła postać, niezwykłe zdjęcie, bardzo inspirujące. Czyli masz swoje ulubione zdjęcie. Tak. Gdy mówiliśmy o kolekcji całej, o pozyskiwaniu, właściwie gdy mówiliśmy o pozyskiwaniu, to twoja opowieść układała się w takie zbiory już wyodrębnione. To one już są wyodrębnione, że... Tak, my sobie wyodrębniamy te zbiory i są kustosze kolekcji. Właściwie jak przygotowywaliśmy politykę, to też była praca zbiorowa, gdzie kustosze wyznaczali pewne kierunki. Znaczy określa się kolekcję i w ramach tych kolekcji jeszcze dodatkowo się określa kierunek, a nawet praktycznie się pojawiają imiona i nazwiska albo dzieła, które nas interesują. No, nie chcę tu zarzucać tymi nazwiskami, ale mamy też, bo to też taka trochę jest strategiczna tajemnica, czasami nie mówi się, żeby nas inne instytucje nie ubiegły, chociaż staramy się współpracować z instytucjami i innymi gromadzącymi fotografie i nie powielać roboty. No ale kustosze mają swoje preferencje i w tym kierunku zmierzamy. No tak jak mówiłem, jak zdarza się złoto, propozycja, też jest zapis taki w polityce gromadzenia zbiorów, że dyrektor ma prawo działać niezgodnie z polityką gromadzenia zbiorów, jeżeli to wymaga, tego wymaga sytuacji. Więc jest ten wytrych. No, jeżeli jest samorodek, to się go nie omija. Tak, tak. A czy te kolekcje tworzą jakąś opowieść? To na pewno. No bo są dedykowane jakoś tam tematycznie, formalnie, tak. Różnie, co zresztą już wybrzmiało. Ale przypuszczam, poprawnie jeśli się mylę, że określenie takiej polityki pozyskiwania zbiorów też może być, wyodrębnienie tych kolekcji, może być taką troszeczkę podpowiedzią, sugerować pomysły na kolejne wystawy. Czy takie pomysły gdzieś tam się już rodzą? Czy są takie kolekcje, które aż kuszą, żeby je pokazać? Oj tak. No my myślimy o tym, znaczy może powiem tak, bardziej dyplomatycznie. Nie oczekuję, że będziesz zdradzał. Bo nie chcę zdradzać. Ale kiedy się zastanawialiśmy nad tym właśnie, jak muzeum ma funkcjonować, jakie wystawy mają być propagowane, no to naprawdę jest ogromna potrzeba sprowadzania, może powiem o tym, co robimy najpierw, co chcielibyśmy sami. No propagowanie po prostu polskich fotografów i fotografek. Nie wszyscy wiemy, jak cenną spuściznę fotograficzną my mamy tutaj w Polsce, więc bardzo nam na tym zależy. Teraz będzie zorganizowana następna wystawa, o tym mogę powiedzieć. Będzie miała tytuł Fotografika. I fotografika, czyli tak, czyli fotografia artystyczna w Polsce od 1928 roku do 1978. Wystawę przygotowuje Adam Mazur, doskonały specjalista od fotografii w Polsce, i Łukasz Gorczyca, też specjalista od szatorem fotografiki, czyli takiej estetycznej odmiany fotografii, która bardzo blisko jest sztuki, czy zasługuje na nazwę sztuka artystyczna. No i też podobną koncepcję, nazwaną tak samo, fotografika, miał Edward Hartwig, który jest drugą postacią, taką trzonem takim tej wystawy. I wokół tych dwóch, powiedzmy, słupów,
czy może kamieni milowych, słupów może nie, wokół tych kamieni milowych polskiej fotografiki, fotografii artystycznej, będą zaprezentowani inni, podzieleni na różne grupy. Więc no niezwykle ważna wystawa, jeśli chodzi o popularyzację polskiej fotografii po II wojnie światowej. No powiedzmy ten 28 to jest taki początek, gdzie znaczy istota działalności Buchaka, tak bym powiedział, ale najwięcej jest właśnie po II wojnie światowej, więc naprawdę mamy czym się pochwalić i ja zachęcam. Więc propagowanie polskiej fotografii tutaj i też na zewnątrz, sylwetki fotografów i fotografek, to też bym chciał podkreślić. No, technologia fotograficzna, to co jest na naszej wystawie głównej, też wyznacza te kierunki, pokazuje te kierunki. Myślenie o przyszłości, myślenie o technologii, o ważnych fotografach, fotografkach. I właśnie o czym świadczy wystawa Zobacz Brytania, tworzenie kontekstów, porównań dla naszej fotografii tutaj lokalnie. Czyli oglądając dokument fotograficzny brytyjski od lat 60. do współczesności, my możemy sobie to porównać z tym na przykład, co mamy na wystawie, a mamy na wystawie chociażby fotografię Rafała Milacha, dokument z cyklu Czarne Morze Betonu o Ukrainie. Więc no, możemy sobie to wszystko porównywać. Bo to jest najnowsza czasowa wystawa, której tak. Swoją drogą też jesteś kuratorem, tak? Tak się złożyło. Nie jest to żadna megalomania. Miało być tak, że... Ciężka praca. Tak, ze względu na COVID różne problemy. My chcieliśmy otworzyć wystawę główną razem z wystawą pod tytułem Tu zaszła zmiana, która ta wystawa prezentowała naszą kolekcję sztuki współczesnej zbieranej od 2017 roku. Tak miało być. No, zamknęliśmy wystawę Tu zaszła zmiana tuż po wernisażu wystawy głównej, więc te dwie wystawy razem zaistniały, a później wskoczyła ta fotografia brytyjska. No i tak nam się harmonogram przesunął, że tak, jestem powiedzmy na czele zespołu kuratorskiego wystawy głównej i współkuratorem wystawy Zobacz Brytania, bo kuratorem jest Ralf Gertz, który wymyślił tę wystawę, zebrał pracę, a do nas należało zrobienie selekcji z jego selekcji i opowiedzenie historii w taki sposób, żeby dla naszych widzów tutaj było to interesujące. Jest wspólna praca właściwie. Kilka razy padły w naszej rozmowie nazwiska, konkretne nazwiska, tak. Również takie dookreślenie tej przestrzeni, którą chcecie się zajmować i z którą się już zajmujecie, czyli opowieści o fotografach, o fotografkach. Jakieś nazwiska, które oprócz tych, które już padły, które mają olbrzymie kolekcje, tych współczesnych już jeszcze cały czas tworzących, bądź też tych historycznych. Tak, olbrzymie może, znaczące, tak bym powiedział. Niezwykle ważną postacią na naszej wystawie głównej jest Klementyna Zubrzycka-Bączkowska. Jest to niesamowita postać. Jest to Klementyna urodziła się w 1888 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Zmarła w 68. Kiedy weszła w wiek, powiedzmy, około 20 lat, była jedną z pierwszych studentek na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała farmację, była nowoczesną kobietą, która lubiła sport, jazdę na motorze, jazdę samochodem. No ja ją lubię. Tak, i wpadł jej w ręce aparat fotograficzny Brownie Kodaka, który był tak skonstruowany, że wystarczyło pstryknąć i robiło się zdjęcie. Już... No ale to był początek historii. Ona zaczęła robić fotografie nie tylko przy pomocy tego aparatu, ale też innych technologicznie bardziej zaawansowanych. Robiła negatywy na szklanych płytach, robiła fotografie stereoskopowe, robiła diapozytywy, które później przy pomocy specjalnego projektora swojej rodzinie wyświetlała, reprodukowała inne fotografie, żeby pokazać znajomym, jak wygląda, nie wiem, sterowiec albo balon. Szukała właśnie takich reprodukcji różnie, w różnych miejscach. No i była genialną osobą, jeśli chodzi o kompozycję zdjęć, o poczucie humoru. Te fotografie naprawdę są doskonałe. Ona była farmaceutką, znała się na chemii, fizyce, więc sama wywoływała zdjęcia, sama pracowała w ciemni, kolorowała, retuszowała fotografie.
No i jeszcze początek historii też jest niesamowity, bo 10 lat temu mniej więcej zgłosił się do nas ktoś z Limanowej i powiedział, że babcia zostawiła, czy po babci zostały jakieś rzeczy fotograficzne na strychu i nie wiadomo, czy to coś w ogóle ciekawego. No i nasi kustosze pojechali do Limanowej i się okazało, że to jest skarb z Limanowej, spuścizna po Zubrzyckiej, jednej być może z wielu amatorek fotografii, które gdzieś po prostu zniknęły. No i nam się udało zaopiekować tym, opracowaliśmy te zbiory. Klementyna będzie na zawsze na naszej wystawie głównej, tak zdecydowaliśmy. Kilka lat temu została wydana książka pod tytułem Światłoczułe świadectwo, gdzie jest opisana historia Klementyny Zubrzyckiej Bączkowskiej. Są reprodukcje. Tej książki już nie ma. Zapraszam do naszej biblioteki. Już nakład został wyczerpany. Ale wiem też, że powstaje praca magisterska na jej temat. Pogłębia jeszcze tą informację o niej, więc no to jest niesamowita historia. Jedna z wielu. Właściwie. No ja uważam, że w ogóle nasze muzeum, nasza kolekcja no jest niesamowita. I zapraszam też do przeglądania, bo jest katalog online, wygodny do przeglądania. Czyli nie tylko fotografie, nie tylko sprzęt, ale również osoby, tak, twórcy. Tak, tych. Tak, no naprawdę, no mamy w zbiorach niesamowite biografie, żebym tak powiedział. No jest na przykład Zofia Rydet, którą mam nadzieję ludzie interesujący się fotografią w Polsce trochę znają. Niezwykle sympatyczna pani w średnim wieku, która fotografowała tysiące osób w ich mieszkaniach. Zapis socjologiczny miał tytuł ten projekt. Niezwykle inspirująca również dla takiej neoawangardy polskiej. Józef Robakowski uważa, że Zofia Rydet była dla niego naprawdę wielką inspiracją. Żywuski, Sebald, fotograf Avid Schubert, żydowska rodzina fotografująca, jeden z pierwszych fotografów, który wykonał zdjęcie pod ziemią przy pomocy lamp, może nie lampy błyskowej, ale takiego specyfiku, który dał takie światło, że to zdjęcie pod ziemią można było wykonać w Wieliczce zresztą. Pionierzy właśnie fotografii górskiej w epoce mokrego kolodionu nie było to łatwe, żeby zabrać ze sobą ten kolokwialnie powiedzmy majdan fotograficzny. Trzeba było wozy mieć, czy wóz zaprzęgnięty w konie, żeby pojechać w ogóle do Zakopanego, stanąć z tym aparatem, który przypominał mebel wówczas. To było ogromne. No i stanąć gdzieś tam na Połoninie i zrobić fotografię, więc no niesamowite historie, naprawdę. Wynalazców, amatorów, atelierowych fotografów, którzy fotografowali arystokratów krakowskich, aktorów i aktorki, Helenę Modrzejewską na przykład, no niesamowite historie. To, że fotografia dokumentalna i artystyczna istnieje, już mówię nawet już o zbiorach MUFO, no to jest jasne. Mamy dokumentalną, mamy artystyczną. Który rodzaj fotografii, który rodzaj zdjęć dla ciebie jest ciekawszy? Nie mówię cenniejszy, ciekawszy. Może to nie jest tak, jakby powiedzieć, które dziecko się bardziej lubi. aż taki jestem, że tak powiem, no jestem mocno związany, ale aż tak mocno jak z dziećmi to nie. No nie zawsze była jednak sztuka bliższa. Ja jestem historykiem sztuki z wykształcenia. Zajmowałem się właśnie sztuką lat 70., czy dalej mnie fascynuje oczywiście, 70., 80. Sztuka konceptualna, która właśnie fotografią się posługiwała, czy sztuka, która nabijała się z konceptualnej sztuki przy pomocy fotografii. Takie rzeczy też mnie interesują. No i tak jak powiedziałem w pewnym momencie, no jednak sztuka, artyści, oni patrzą jednak w niezwykle oryginalny sposób, nieprzeciętny na rzeczywistość i na fotografię, która rejestruje tę rzeczywistość. I my powinniśmy się od nich uczyć. Możemy się wiele, wiele rzeczy nauczyć. Rzeczywiście. Kreatywne spojrzenie na świat przez kadr, no to jest bardzo, bardzo ważne. Wtedy ten świat mocno się zmienia. Tak, zmienia się, no i też fotografia się zmienia, ten sposób tworzenia obrazów, no i artyści są na to wyczuleni, oni to cały czas obserwują, więc jak mamy do czynienia z fotografią, no to rzeczywiście ta kolekcja sztuki jest super ważna, no ale amatorzy, to jest też niesamowite, że
od tego, powiedzmy, początku XX wieku, kiedy ten fotografia amatorska się rozwijała, aparat Kodak wspomniany Brownie, nagle powstaje fotografia prywatna. Nagle cały, nazwijmy to w cudzysłowie, przemysł, który produkuje obrazy, które do tej pory były niedopuszczalne. Przecież tu musiała być kompozycja. Określone osoby mogły zrobić swój portret. No i też musi być jakiś specjalista od tego i tak dalej. A tu nie. Nagle każdy może fotografować. No i my się tym posługujemy. No Instagram jest też tego dowodem. Ta estetyka Instagramu też wchodzi w przestrzeń sztuki, więc to nie chcę też deprecjonować tej amatorskiej fotografii. Ona jest niezwykle ważna. No bo żeby być artystą, fotografem, przez duży A, to jest strasznie trudne. Mhm. Ale można próbować. Tak, można próbować. Są tacy, co próbują, nie określają się artystami, a inni określają artystami. No warto tak. Nie zawsze wyjdzie, tak, ale próbować. Tak. Warto. Warto też próbować takie wycieczki własne, prywatne na ten teren sztuki. To też pomaga. Więc próbujmy. Zdecydowanie. Proszę Państwa, tytuł wystawy właściwie jest taką puentą naszej rozmowy. Co robi zdjęcie? Sporo. Czasem może życie na głowie postawić. Dlatego warto obcować z tym magicznym światem fotografii. Także wtedy, kiedy jest w anturażu muzealnym. Dlatego myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli wspólnie wszystkich Państwa zaprosimy. Odwiedzajcie MUFO. Tam jest naprawdę magicznie. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.